Może być? Dobrze wyglądam? Kręcimy? Siemka! W tym filmie pokażę Wam przepis na nalewkę. Będzie to nalewka z Kinder czekolady. Żeby nie było, Kinder czekolada nie jest tylko dla dzieci. Ja Wam pokażę wersję dla dorosłych. Oczywiście nalewka będzie 18+, pamiętajcie o tym. No i na początek pokażę Wam, co potrzebujemy do wykonania tej nalewki, a potem przejdziemy krok po kroku, jak ją wykonać. Mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi. Tutaj sobie śpi mój piesek, troszkę chrapie, mam nadzieję, że tego nie będzie słychać na filmie. No ale zobaczymy. Ok, zaczniemy od tego, że pokażę Wam, co potrzebujemy do wykonania tej nalewki. Oczywiście główny składnik, czyli Kinder czekolada, dwa opakowania. Następnie mamy śmietankę słodką 30% 200 ml. 300 ml mleka, tutaj może być 3,2 bądź chudsze, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Wódkę, ja mam 200 ml. Potrzebujemy też jakieś fajne butelki do przelania tej nalewki. Oczywiście coś, co nam pomoże w przelaniu. Jakąś fajną ferlaczka, żeby fajnie to wymieszać i w trakcie rozpuszczania się Kinder czekolady. No i garnek i coś, co nam się przyda do rozpuszczania, tak? Czyli jakiś palnik. Ja tutaj zainwestowałam specjalnie do filmów taki przenośny, elektryczny, żebyśmy mogli fajnie te filmy kręcić. No i co? Przechodzimy teraz do wykonania tej nalewki. Dobra, zaczynamy od tego, że Kinder czekoladę odpakowujemy i przerzucamy do garnka. Można sobie też je troszkę połamać, będzie łatwiej się rozpuszczało. I tak sobie każdą po kolei przerzucamy. Kinder czekoladę mam już w garnku. Następnie wlewamy śmietankę. Wlewamy mleko. I tu zapomniałam o jednej rzeczy Wam na początku powiedzieć, że potrzebujemy jeszcze troszkę cukru. Nie za dużo, myślę, że tak jedna łyżka wystarczy. Dorzucamy. I teraz rozpuszczamy sobie to. Staramy się tego nie zagotować. Ma to się rozpuszczać delikatnie na wolnym ogniu. Jak już Kinder czekolada się całkowicie rozpuści, ściągamy z ognia i czekamy, aż się trochę ostudzi. No i ja teraz to zrobię i widzimy się, jak już moja baza będzie gotowa. Dobra, nasza baza jest już gotowa. Już troszkę ostygła. Wygląda mniej więcej w taki sposób. No i dolejemy teraz do niej naszego najważniejszego składnika, czyli wódki. Mam 200 ml i teraz powiem Wam tak. Minimum to jest 150 ml wódki, maksimum 300. Nie lejcie więcej, bo to też nie chodzi o to, żeby ta nalewka by się od razu nawalić, tylko degustować ją fajnie, żeby ona była smaczna, a nie smakowała jak czysta wódka, bo to też nie ma sensu. Myślę, że 200 ml to będzie tak w sam raz. Przemieszamy sobie jeszcze troszkę. No i przelejemy do naszych butelek. Mam nadzieję, że mi się to uda i nie rozleje nic. Znając życie, to może być różnie. Dobra, dam sobie tutaj to na bok. Dobra, dobra, dobra. Trzymam to. Ui! Zobaczcie, jak to super wygląda. Przelałam, no trudno. Posprzątam i wrócimy, ok? Dobra, jestem i żyję. Wiadomo, wiedziałam, że tak będzie, jakby... To co jestem ja, po prostu. Ale sytuacja opanowana. Przeleję drugą butelkę też przy Was. Mam nadzieję, że już teraz mi się to uda zrobić. Trochę będę może wolniej to lała. O, teraz może jakoś to lepiej pójdzie. To się potem szybko ta szyjka napełnia. No ale butelki bardzo ładne są, więc... A, gdzie większa kontrola już. O, jeszcze troszkę doleję, żeby nie było. A, mistrzunio. Dobra. Odłożę sobie to na bok. Tutaj jeszcze mi została resztka, więc sobie przeleję na pewno do
kolejnej butelki, bo mam jeszcze takich butelek dużo. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Zaraz sobie zdegustujemy i spróbujemy, jak wyszło. Ale powiem Wam, że tak naprawdę przed wypiciem tego powinno to postać w lodówce. Myślę, że tak minimum tydzień. Wiem, że to jest długi czas oczekiwania na takie pyszności, ale im dłużej ona postoi w tej lodówce, tak od tygodnia do dwóch tygodni, tym będzie po prostu smaczniejsza. Ale możemy też od razu spróbować, czy nam wyszła fajna, dobra. Więc Michale, poproszę Cię o kieliszek. Jaką mam tu obsługę. Przelejemy sobie, spróbujemy, no bo wygląda i pachnie świetnie. Chyba traktor przejechał teraz za oknem. Ciekawa jestem, czy to będzie słychać. Dobra, no zobaczcie, no w ogóle idealnie, zero grudek, zero... Piękna jest, szok. No wow, po prostu jest to tak pyszne. Szok. Moje pieski chyba teraz się rozszczekają. Ritko! Ritko, my tu nagrywamy, to są poważne rzeczy. Proszę nie szczekać. Niestety, no, w warunkach domowych jakoś trzeba sobie jakoś radzić, ja już jestem pijana, widzicie, wypiłam tylko jeden łyczek, a takie mocne. Nie no, pycha, naprawdę, pyszna rzecz, warto to sobie zrobić, pycha, ekstra. I powiem Wam też, że to jest bardzo fajna rzecz na prezent, bo to jest coś, co zrobiliśmy od siebie w takiej ładnej butelce, do tego możemy zrobić jakąś fajną wstążkę, jakoś to ładnie spakować. I może być bardzo fajnym dodatkiem do prezentu. Ja osobiście, jakbym dostała taką nalewkę, którą wykonał ktoś samodzielnie, to bym była po prostu wzruszona i dużo bardziej by mnie cieszyło coś takiego niż sam kupiony prezent albo kupiony alkohol w sklepie. Ja takie prezenty bardzo lubię, więc polecam, jak nie macie pomysłu na jakiś dodatek do prezentu, to taka nalewka, widzicie, nie było to dużo roboty, też możecie sobie zrobić to nawet wcześniej, a na przykład dołączyć karteczkę, żeby tą nalewkę sobie jeszcze podtrzymać tydzień, dwa w lodówce dla osoby, którą obdarowujecie, taką informację, z czego jest i to jest świetna sprawa. No, nie chcę nic ująć, po prostu jest pyszne. Spróbujcie, dajcie znać, jak Wam wyszło, jak Wam smakowało. Napiszcie też w komentarzach, jak Wam się podobał film, co myślicie o tej nalewce, czy będziecie próbować ją robić. I piszcie też mi propozycje, z czego chcecie, żebym zrobiła kolejne nalewki. Piszcie mi jakieś słodycze, cokolwiek, co Wam przyjdzie do głowy, co gdzieś tam lubicie i chcielibyście, żebym zrobiła z tego nalewkę. Ja wybiorę jakieś propozycje z komentarzy i będziemy później głosować na moim Instagramie, zrobię ankietę i wybierzemy potem ostatecznie kolejny słodycz bądź owoc. Zobaczymy, co tam będziecie proponować, z którego zrobię kolejną nalewkę. Komentujcie, zapraszam też na mojego Instagrama, na mojego TikToka. No i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia!